Jez, Irminia. Pokaż no się, ślicznotko. No krótki to był pokaz. Ale treściwy. Teraz nakarmimy sobie. Ma tu permecjane o pubescens. A jej karmienie to czysta przyjemność. Mamy tutaj sporej wielkości samca tubi. Jak wiemy, Romka takie lubi. Bardzo fajnie sobie tutaj poradziła. Poradził, nie wiem jeszcze. Okaże się niebawem. I lecimy dalej. Trochę nam tu zapajęcznowała chromeczka. Spróbujemy ją jakoś obrócić. Oho, od razu lepiej. Dzisiaj dostała kawał drewnojada. Piękny masz kolor, śliczny. Oho, jak się chromeczka stawia. No, co będzie z tego jedzenia? Guzik będzie. Dobrze. Teraz mamy tutaj... Sliltoka Dragons. Sliltoka, czyli z dawna brachy Pelma. O, jaki czarny charakter. I chowa się. To była szybka akcja. Lubię, jak on wyskakuje tak sobie tutaj z strony kamerki. No nie na darmo Vagans był zawsze uznawany za, można powiedzieć, takiego największego agresora z gatunku. Co widać na załączonych obrazkach. Dobra. On sobie tam będzie wcinał tą dubię. Do następnego filmiku przejdziemy. Tak. Z drugiej strony wystawia łapy. Oczekuje coś z drugiej strony. To jest ten czarny? Wsysnął go. To jest ten czarny cały. Jak to ja. Tak, ten co wyskakuje, tak? Ten co wyskakuje. Tak wyskakuje nagle i wsuwa się. Tlitokat. Przygotowani do startu. Start. Teraz
Będziemy karmić? Mam Pobeteus Mascara. Tak. Zobaczymy, czy będzie głodny, ale myślę, że tak. I siup. Proszę, jak go szybko tutaj... Chwycił go raz, już nie puści. Tak właśnie działają pampusie. Wszystkie nasze pampusie. A pampusi mamy dużo. I wszystkie tak robią. Które dzisiaj im to jedzą. To są takie głodomorki nasze hodowlane. I mają fajne wzorki na karapaksie. A jako młode mają jeszcze taki kształt choineczki na odwłoku. No i co? I wcina, wcina i dubi? Nie ma. Tylko nóżki wystają, a za chwilę już nie będą wystawać. Dobrze. Damy mu zjeść w spokoju chyba, nie? Pajączkom się nie przeszkadza. Pa, pa, no, pa, pa, pampusiu. Pan Pobeteus Mascara. Będzie L5. Ale go podziurawił. Nie chciałbym, żeby to był mój paznokieć. No i mamy tu kolejny przykład urodzonej maszyny do zabijania. Ja już mówiłem, pan Pobeteus to jest coś, co zamierzam rozmnażać i w tym się będę chciał specjalizować kiedyś. Jednocześnie czekam na uporządkowanie, jeżeli chodzi o gatunki, ponieważ panuje tam, łagodnie mówiąc, mały bałagan. No ale o tym kiedyś myślę, że zrobię osobny odcinek, ponieważ no jest tam o czym mówić. A sprzedawcy sami czasami nie wiedzą, co sprzedają. Nawet z dużych sklepów, znanych, z wieloletnią tradycją, a sprzedają, jak się później okazuje, zupełnie coś innego. Chociaż pod podobnie brzmiącą nazwą, no ale niestety. Myślę, że tyle starczy. Lecimy dalej. O! Chwyci czy nie chwyci? Musi chwycić ten pampuś. Niech się tylko ruszy. No i chwycił. Dubia nie miała szans, co? No. Ładne ma wzorki. Miejmy nadzieję, że to się okaże również samiczka.
Happy Dance. Pampebeteus Mascara. Mascara. Dostanie kawał dubi. Ciekawe, czy lubi. Bardzo wielki. Lubi. Tak? No pewnie, że się chwycił. Pampusie to są głodomorki. Tu mamy Pampebeteus Mascara. Myślę, że drewnojad mu zasmakuje. To naprawdę duża larwa była i będzie mu smakować. Widzimy, niedawno wyliniał. Myślę, że będzie to okolica R5, R6. No i myślę, że tyle starczy. Cera to Gyrus Darlingi. Stadium L6. Prawdziwa maszyna do zabijania. Co teraz za stwora karmimy? Pampebeteus Petersi. No i co teraz będzie się działo? No, chodź tam. No łap, łap. No idź do niego. Ej. Tu się tu nam postawił, łobuz. Będziecie się bawić w chowanego? Pampuś się przytuli i zje. Pampusiu, dlaczego masz takie duże kły jadowe? Żeby cię lepiej zjeść. Tak. Dobra,
zobaczymy, czy będzie głodny. Ło! Ale szybko upolował, co? Mhm. Bardzo szybko. No, pampusie takie są. Nie dadzą sobie w kaszę dmuchać, tak? Chciałbyś mieć takiego w pokoju? Czy trochę mniejsze? Pelmę Mirkę byś chciała mieć w pokoju, tak? No to może kiedyś zrobimy ci takie ładne terrarium. Tak. Popatrz, jak sobie schrupał tą dubię. To był samczyk duży. No i tyle wystarczy, myślę. Pan Prometeusz Petelsy. Czy będzie głodny? Haha, pewnie, że będzie. Czy on kiedyś nie był głodny, ja się pytam. Zawsze jest głodny. Bo to jest taki nasz nadworny głodomor na hodowli. Popatrzymy sobie jeszcze troszkę na jego pokaźnej wielkości helicerki. Tak sobie możemy pomyśleć, jak to dobrze, że to nie nasz paluch. No nie? Chciałbyś tam palucha wsadzić? Nie. Czemu? Nigdy. Nigdy? Lepiej nie. Patrz, jak tańczy. Podskakuje do góry. Hopla. Lubi tak. Czy on robi przysiady? Robi, a ćwiczy. Sobie nakarmimy. Pan Prometeusz Petelsy. No to wio, Petelsik. Cóż za wściekły atak. Karaczan, nie ruszaj się. Karaczan, to tu nie ma nic do gadania przy pampusiu. Pampusie zawsze jedzą, nawet jak nie jeją. Nie, no to przed wylinką to żaden pają. Nie. Przed całą wylinką to nie jedzą i zaraz po wylince nie jedzą, bo im tata nie da. Bo by sobie krzywdę zrobiły, miękkie są, nie? Fajny pampuś. Ładny pampuś. Mamy tliltokat albo pilosum. Elegancko. Nie wiem, które to jest elf. Ale tak. Przypuszczam, że okolice L5. No, myślę, że ta zabawa jeszcze trochę potrwa, więc nie będziemy tutaj cały czas przy tym spektaklu. Ale kędziorek jak zwykle nie zawiódł.
No jest nasza śliczna karibenka wersji kolor kontra dorosły samiec dubia. Niedawno miała welinkę. No i co? Czy to nie jest numer jeden? No racja, w świecie pająków zawsze jest kilka numerów jeden. Piękne barwy. I wbrew pozorom, bo troszkę się obawiałem, mawiali, że padliwa. Wszystko w jak najlepszym porządku. Myślę, że każdy, kto ma jakąś mniejszą lub większą hodowlę ptaszników u siebie w domu, powinien mieć również i karibenę wersji kolor. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego, wystarczy, że spojrzycie na to nagranie. Piękne. No i lecimy dalej. Ponownie na ekranie karibena wersji kolor. Ho, ho. Lubimy to. Pięknie upolowała. Myślę, że tej dubi się to mniej podoba, jak nam. Kręćmy to jeszcze troszkę. Troszkę innej perspektywy. Powiem wam, że ta karibenka to jest najlepiej zainwestowane 50 zł z całej mojej hodowli. Bo tyle kosztował maluszek. Spójrzcie tylko, jaka śliczna. Tak w porównaniu do palca, to mamy na razie taką. Troszkę jeszcze zapasu jest. A więc jeszcze urośnie. Mały breakdance na karaczanku. I będziemy się brać za majstrowanie jakiegoś feedingu. Tym razem dziewiątka wchodzi na ekrany. Mamy tutaj już troszkę materiału. Mamy jakieś 350 filmów do obrobienia z feedingów. Pomijając jeszcze całą masę materiałów dotyczących konkretnych gatunków. Mówię teraz o tych bieżących feedingach, to mam 350 do przerobienia. Dnia i nocy by brakło. No ale trzeba się wziąć do roboty. Będziemy ostro teraz z tematem wjeżdżać. Abyście mieli co oglądać. No i karibena wersji kolor robi sobie tutaj mały happy dance.